Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. W związku z moim wyjazdem do Kanady i do Stanów nie nagrywałam przez ponad 5 tygodni filmów, bo stwierdziłam, że odpuszczę na wyjeździe, spędzę te 5 tygodni na innych rzeczach niż na nagrywaniu, ale wracam i mamy do nadrobienia bardzo, bardzo dużo rzeczy. Myślę, że właśnie zaczniemy sobie od podsumowania 2 miesięcy, ponieważ nie było podsumowania ani września, ani października na kanale, więc dzisiaj opowiem Ci o wszystkich tych książkach, które udało mi się w ciągu tych 2 miesięcy przeczytać, ale niestety będę mogła Ci fizycznie pokazać tylko 2 z nich, bo resztę przeczytałam na czytniku, ponieważ bardzo miałam bardzo zabiegany wrzesień, no i w październiku w ogóle nie wzięłam ze sobą żadnych fizycznych książek, więc jedyne będę mogła Ci tutaj pomachać moim reading journalem, który prowadzę, i tymi 2 książkami, które przeczytałam na początku września, no a reszta była czytana przeze mnie właśnie w formie e-booka. No ale nie przedłużam, zaczynamy, choć opowiem Ci o książkach, które przeczytałam tej jesieni. Wrzesień dokończyłam od dokończenia historii o Harrym Potterze. Harry Potter i Insygnia Śmierci, 7, ostatni tom serii. Ja Harry'ego Pottera oceniam takim bardzo wewnętrznym kluczem. Oceniłam go na 7 gwiazdek na 10 i to nie jest takie standardowe 7. Oczywiście, tak jak mówię, to jest taki wewnętrzny klucz i gdybym miała ją oceniać względem wszystkich powieści, które czytam, to pewnie ta ocena byłaby sporo niższa. Ale jeśli chodzi o taką ocenę wewnątrz całej serii, to jest to jeden z ciekawszych tomów, chociaż muszę przyznać, że nie podobał mi się tak bardzo jak Książę Półkrwi, jednak 6 tom zdobył moje serce całkowicie, zaangażowałam się, mówiłam Ci o tym zresztą w podsumowaniu miesiąca, kiedy właśnie 6 tom czytałam. Tutaj było ciekawie, było interesująco, trochę mrocznie, ale jednak nie było tego czegoś, nie było tak wielu elementów zaskoczenia dla osób, które nie znają książki, tu raczej przez to, że film został rozbity na 2, no to wszystko w zasadzie znalazło się w filmach, które już znam, i nie było tutaj dla mnie zbyt wielu zaskoczeń, no ale nadal czytało się to przyjemnie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu udało mi się tę serię dokończyć po tylu latach, bo naprawdę bardzo długo mi się zeszło, żeby po Harry'ego Pottera sięgnąć i tak faktycznie czytać tom za tomem. Więc jestem szczęśliwa, że 7 już za mną. No i tak jak mówię, był ok, bez szału, jednak z całej tej serii Książę Półkrwi jest moim ulubionym tomem. Z racji tego, że w trakcie tego mojego wyjazdu byłam również w Nowym Jorku, no to chwilę przed nim przeczytałam książkę Wszyscy Jesteśmy Dziwni Karoliny Sulej, książkę o Coney Island w Nowym Jorku, i ta pozycja, ten reportaż ma swoją osobną recenzję na kanale, więc tam Cię odsyłam po więcej szczegółów. Powiem tutaj tylko, że jest to bardzo słaba książka, kompletnie mi się nie podobała, zniechęciła mnie wręcz do odwiedzenia Coney Island i ostatecznie nie pojechałam tam, bo nie czułam, że to jest miejsce, w którym by mi się spodobało, właśnie przez ten reportaż. Bardzo krótka książka i to jest jej jedyny plus, że można przez nią przebrnąć szybko, ale była słaba, była nudna, nie za dobrze napisana, taka bardzo chaotyczna. No, nie podobała mi się kompletnie, ale po szerszą recenzję zapraszam Cię do osobnego filmu. Później czytałam Dziewczynę z Kombini, czyli książkę, która zbiera bardzo, bardzo pozytywne opinie. Jest bardzo króciutka, ja ją przeczytałam w samolocie w ciągu paru godzin. No i szczerze mówiąc, nie podobała mi się. Jest to historia kobiety, która od lat pracuje w Kombini, czyli właśnie w takim sklepie spożywczym, wielobranżowym w Japonii, i jest to uznawane wśród jej całego otoczenia za coś dziwnego. Wszyscy oczekują od niej, że jako ponad 30-letnia kobieta już się ustatkuje, wyjdzie za mąż, rozpocznie normalne życie, znajdzie normalną pracę, podczas gdy jej w tym sklepiku bardzo się podoba, jest bardzo zaangażowana w tę pracę i po prostu to lubi. Jednak ta powieść jest bardzo, bardzo dziwaczna. Bohaterka podejmuje absurdalne decyzje, głupie, naiwne. Ja czytałam tę książkę i troszkę nie potrafiłam się w tym odnaleźć. Zupełnie mi się nie podobała, zupełnie. Dla mnie to jest ogromny niewypał. Książkę przeczytałam i w zasadzie od razu ją zapomniałam. Chciałam ją szybko też wyrzucić z głowy. Moim zdaniem to jest kompletna strata czasu. Jestem zdziwiona i zawiedziona, bo naprawdę widziałam sporo bardzo pozytywnych
pozytywnych opinii na temat tej powieści. No a tymczasem okazało się, że to w ogóle nie mój klimat, w ogóle nie mój gust i no czuję tutaj duży zgrzyt i nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie wiem, czy to po prostu te głupie decyzje bohaterki, czy ta dziwaczność tej powieści, czy może wszystko naraz, najprawdopodobniej właśnie to. Jednak no, ja Dziewczynę z Kombini nie polecam, nie podobało mi się, dla mnie to jest 3 na 10. Dalej przeczytałam chyba najgorszą książkę w całym tym roku, czyli miałam taki, no, taką passę słabych książek we wrześniu, niestety. Książka ma tytuł Psychopaci i ja, szczerze mówiąc, czuję się oszukana tą książką. Oszukana dlatego, że miała ona opowiadać historię pacjentów przebywających w szpitalu psychiatrycznym, groźnych pacjentów, niebezpiecznych pacjentów, a tymczasem dostałam bardzo nudną historię samego lekarza, który tę książkę napisał i do tego nie za dobrego lekarza, ponieważ został z pracy zwolniony, nie ceniono najwyraźniej zbytnio jego umiejętności i no to już mówi samo za siebie, ponieważ najlepsi specjaliści zazwyczaj z takich placówek nie są zwalniani. I głównie to były jego historie, nie było tam historii tych pacjentów, nie było tam jakiegoś zagłębiania się w ten temat. Ja po prostu czuję, że autor i wydawnictwo w Polsce, reklamując tę książkę, zupełnie oszukało czytelnika, ponieważ nie znalazłam w tej książce niczego, co obiecywano na okładce. I nienawidzę takiego czegoś, nie lubię, kiedy wydawnictwo, czy autorzy, czy ktokolwiek, kto odpowiada za to, robią takie rzeczy, no bo po prostu wprowadzają nas, czytelników, w błąd. Dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ ja rozumiem, kiedy na okładkach są jakieś opinie, że ta książka jest zachwycająca, wspaniała i tak dalej, bo to jest opinia. Ale kiedy ktoś pisze, że w tej książce znajdziesz historię bardzo groźnych pacjentów szpitala psychiatrycznego, no to ja oczekuję tych historii, a ich tutaj nie było. Jedna z najnudniejszych książek, jakie czytałam. Ponad 400 stron, wynudziłam się koszmarnie, nie mogłam się doczekać, aż skończę i naprawdę żałowałam, chyba po raz pierwszy od wielu miesięcy, aż tak żałowałam, że mam taką cechę i nie odkładam książek bez ich przeczytania. Po prostu jakoś tak mi szkoda czasu, więc doczytałam, po czym oceniłam ją na 1 na 10, a 1 na 10 to jest ocena, którą daję bardzo rzadko, tak samo jak 10 na 10 i już chyba od paru lat nie oceniłam książki aż tak nisko, jednak psychopaci zirytowali i znudzili mnie do tego stopnia, że zrobiłam to absolutnie bez wahania. Na szczęście wrzesień się skończył, przyszedł październik i tutaj mam już nieco więcej bardzo ciekawych pozycji. Pierwszą, którą przeczytałam, jest Czy chcesz o tym porozmawiać? Fantastyczna rzecz. Bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę w trakcie swojej terapii, ponieważ no myślę, że ta książka pozwoliła mi spojrzeć właśnie na moją własną terapię nieco inaczej. Jest to książka napisana przez psychoterapeutkę, która opowiada w niej zarówno historię swoich pacjentów, jak i swoją własną historię, ale też jako pacjentki, która w trakcie właśnie już zawodu psychoterapeutki również udała się na terapię, opowiada nam tutaj swoją historię, dlaczego wybrała się na terapię, co do tego doprowadziło. Robi to z absolutną szczerością. Byłam pochłonięta tą jej historią, a do tego historie jej pacjentów, które opowiada, były bardzo fascynujące, niekiedy łapiące za serce, naprawdę byłam bliska wzruszenia w kilku momentach. Świetna rzecz, którą fantastycznie się czyta, mimo że ma ponad 500 stron, czyta się ją bardzo szybko, bardzo sprawnie, przyjemnie, z ogromnym zainteresowaniem. I nie jest to książka tylko dla osób, które są jakoś zainteresowane psychoterapią albo są same w trakcie psychoterapii. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób znajdzie tutaj coś dla siebie, ponieważ mam wrażenie, że jest to książka po prostu o życiu, o trudnościach, z jakimi musimy się zmagać w życiu, jak sobie z nimi radzić, a jest też tutaj wplecione trochę teorii psychoterapeutycznej, więc ta książka naprawdę ma absolutnie wszystko, a jednocześnie jest poukładana w bardzo ciekawy sposób. Czytelnik nie ma uczucia monotonii, nie ma uczucia znudzenia, cały czas coś się dzieje, autorka sprawnie żongluje
kieruje tymi wszystkimi tematami. Fantastyczna rzecz, bardzo, bardzo ją polecam. Chociaż wiem, że wersja papierowa jest bardzo trudna do zdobycia i kosztuje na Allegro jakieś chore pieniądze, no ale na szczęście można ją bez problemu dostać w formie e-booka, więc bardzo, bardzo polecam. Dalej sięgnęłam po Ostatni dom na zapomnianej ulicy, czyli thriller, który, wow, zbierał bardzo mieszane opinie i wszyscy, absolutnie wszyscy mówili zawsze o tej książce, że zakończenie jest bardzo zaskakujące i bardzo dziwne. Ja po przeczytaniu tej książki się pod tym podpisuję. Oczywiście nie zdradzę Ci, jakie było to zakończenie, ale muszę przyznać, że czytałam tę książkę z ogromnym zainteresowaniem i razem z moją przyjaciółką na bieżąco wymieniałam się wiadomościami na jej temat, bo ona już ją przeczytała, a ja byłam dopiero w trakcie i zadawałam sobie i jej pytania, na które jeszcze nie znałam odpowiedzi, bo tych pytań było bardzo dużo. Mnożyły się z każdym kolejnym rozdziałem i naprawdę dawno nie czytałam tak angażującego thrillera, tak ciekawego, dziwnego troszkę, tak, ale jednocześnie bardzo przyjemnego w odbiorze. Naprawdę dobrze mi się to czytało i no kompletnie nie żałuję, że po niego sięgnęłam. Nie sądzę, że to będzie jedna z najlepszych książek w tym roku, ale jeśli chodzi o thriller, jest to jedna z lepszych powieści, jakie w ogóle czytałam. Głównie przez element właśnie zaskoczenia. Naprawdę Ostatni dom na zapomnianej ulicy bardzo, bardzo polecam, chociaż oczywiście mam kilka uwag, mam poczucie, że w jednym momencie autorka oszukała czytelnika i zrobiła to w taki sposób, że wyszło źle. Wyszło bardzo źle i tutaj mam spory żal do autorki, oczywiście nie będę mówić, o co chodzi. Jeśli masz ochotę się dowiedzieć i ze mną na ten temat podyskutować, jeśli już przeczytałaś tę książkę, to możesz do mnie napisać na przykład na Instagramie, chętnie z kimś się podzielę jeszcze moimi odczuciami, no bo tak jak mówię, nie lubię oszustw w książkach, a tutaj autorka zrobiła coś takiego i było to może drobne, ale było i troszkę zirytowało, więc mam tutaj też troszkę dystansu, to nie jest tak, że wobec tej książki są u mnie same zachwyty, no ale nadal jest to powieść warta zainteresowania, tak mi się wydaje, szczególnie jeśli lubisz thrillery, bo naprawdę wielu elementów mam wrażenie, że może nie, że nie da się przewidzieć, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Będąc w Ameryce, musiałam też w końcu przeczytać coś Steinbecka. No i sięgnęłam po absolutny klasyk, chyba najpopularniejszą książkę tego autora, czyli Myszy i ludzie. Bardzo, bardzo króciutka powieść, która miałam wobec niej, w ogóle wobec Steinbecka, ogromne oczekiwania. A ja, kiedy mam jakieś wielkie oczekiwania, to wiem, że zazwyczaj skończy się to płaczem i zgrzytaniem zębów, ponieważ te oczekiwania zderzą się ze ścianą. Tutaj nie było aż tak źle, no muszę przyznać, no ale miałam i tak większe oczekiwania, ponieważ Myszy i ludzie to jest przepiękna historia o przyjaźni, naprawdę o takiej relacji głębokiej, a do tego Steinbeck świetnie pokazuje nam taką prerię i prowincję Stanów Zjednoczonych. Bardzo przyjemnie się to czyta i naprawdę tym byłam zachwycona, ale mam wrażenie, że w Myszach i ludziach objętość działa na niekorzyść tej powieści. Wydaje mi się, że ta powieść powinna być nieco dłuższa. Ja czuję duży niedosyt i naprawdę oczekiwałabym, że będzie tam coś więcej, że będzie to troszkę bardziej pogłębione, bo to wszystko wydarzyło się tam bardzo szybko, cała ta fabuła, przez to właśnie, że ta książka jest dość króciutka, to ja ją też przeczytałam w jeden wieczór, no dlatego czuję tutaj, że mogłoby się wydarzyć nieco więcej, że moglibyśmy dostać nieco więcej opisów, nieco więcej takiego portretu psychologicznego, ale mimo tego, że ta książka jest cienka stosunkowo, to jednak wydźwięk jest mocny i ten ostateczny, ta ostatnia scena, taka podsumowująca wszystko, najważniejsza, nadal wybrzmiewa dobrze i mocno. No ale po prostu chciałabym, żeby było troszkę więcej, więc ja absolutnie nie jestem zrażona do Steinbecka, na pewno przeczytam coś jeszcze. W sumie, jeśli możesz mi polecić kolejną powieść Steinbecka, którą powinnam przeczytać, nie wiem, czy to Grona gniewu, Na wschód od Edenu może, nie wiem za bardzo, po co teraz sięgać, więc jeśli masz już te książki za sobą i możesz mi polecić, która jest ciekawsza, która jest
lepsza, no to będę bardzo wdzięczna, bo na pewno ze Steinbeckiem jeszcze się spotkam, jakby to w ogóle nie ulega wątpliwości, bo już czułam w Myszach i Ludziach, że to jest fantastyczny autor, tylko jednak chyba w jego przypadku potrzebuje troszkę więcej objętości, troszkę więcej miejsca, no a te jego pozostałe książki już to miejsce otrzymały, więc liczę, że tam ze Steinbeckiem się już bardzo, bardzo polubię. Dalej nie wychodzimy ze Stanów Zjednoczonych i tym razem sięgnęłam po reportaż Czarny jak ja, Johna Griffina. Książka, o której pierwszy raz usłyszałam u Gosi Stu Czytam. Pierwszy i chyba ostatni raz. Nigdzie na polskim YouTubie jeszcze się z tą książką nie spotkałam, oprócz właśnie kanału Gosi. I sięgnęłam po niego z dużą dozą ciekawości. Jest to książka, reportaż o autorze, który postanowił w latach chyba 60., tak mi się wydaje, pomalować swoją skórę na czarny kolor, plus jeszcze poddać się działaniu promieni UV i innych różnych tam zabiegów dermatologicznych, żeby przyciemnić swoją skórę i przez jakiś czas żyć jak właśnie osoba czarnoskóra w Stanach Zjednoczonych. I teraz, bardzo ważna rzecz. Ta książka powstała właśnie w latach chyba 60. I wtedy była to rzecz bardzo szokująca, bardzo odważna, bardzo niebezpieczna, przełomowa, rewolucyjna i też bardzo, w bardzo, bardzo, bardzo wielu kręgach zupełnie niezrozumiana i potępiana. I trzeba mieć to na uwadze, że wtedy, kiedy ten eksperyment powstawał, było to coś odkrywczego, niesamowitego i myślę, że też potrzebnego. Autor pokazuje właśnie, jak się żyje osobie czarnoskórej w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście tu jest właśnie cała sprawa, że te wnioski, które autor wysuwa dla nas teraz w XXI wieku nie są niczym zaskakującym. Dla nikogo nierówności rasowe nie są zaskakujące. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda, jak zła jest ta sytuacja. Ale wtedy jeszcze w trakcie, kiedy autor pisał tę książkę i przeprowadzał ten eksperyment, była segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych, więc no, możemy sobie wyobrazić, że jednak te różnice były jeszcze potężniejsze, jeszcze większe, jeszcze bardziej przerażające. Ale no właśnie, my to już wiemy i my sobie z tego zdajemy sprawę i mam wrażenie, że ten reportaż się troszkę zestarzał, ponieważ nie wnosi w tym momencie nic nowego już do dyskusji. Ale oczywiście w wypadku takich książek trzeba troszkę też patrzeć na to, jak oddziaływały wtedy, kiedy powstawały, a tak jak już powiedziałam na początku, wtedy oddziaływały bardzo mocno i była postrzegana ta książka, ten reportaż zupełnie inaczej niż jest teraz. Ale jest jedna rzecz, która niestety bardzo, bardzo mnie poruszyła i jakoś nie mogę przejść obojętnie, a nie mogę przejść obojętnie nad tym, jak autor jest naiwny, jak bardzo, no nie wiem, próbuje sam siebie przekonać, że wraz z pomalowaniem twarzy wstąpił, jakby stał się częścią społeczności osób czarnoskórych. I jest tam bardzo dużo takich opisów, że spojrzał w lustro i zobaczył innego człowieka, że nagle stał się czarnoskóry. On wprost pisze, że on stał się czarnoskóry i że już został częścią tej społeczności, że jego rodzina, jego żona i dzieci, które na czas tego eksperymentu oczywiście były w innym miejscu, to już nie jest jego rodzina przez ten czas, kiedy ma na sobie ten makijaż, kiedy ma tę ciemniejszą skórę, ponieważ on już należy do zupełnie innych osób. Taka naiwność, że pomalowanie twarzy na ciemniejszy kolor już czyni z niego członka społeczności czarnoskórej, jednocześnie kompletnie nie widząc tego, że on w każdym momencie może to z siebie zmyć, wrócić do tego świata białych i być już po prostu bezpieczny, że on w każdej chwili może się z tego wycofać i może uciec, co zresztą robi, a w książce jakby w ogóle tego nie zauważa, w ogóle nie widzi tego problemu i po prostu pisze o sobie jako o osobie czarnoskórej,
mówi, że się tak czuje i że już jest częścią tej społeczności, że już wszyscy go zaakceptowali i że ten świat białych jest już w tym momencie dla niego niedostępny. Jakby bardzo krótkowzroczność i robienie z siebie takiego bohatera, który teraz wstępuje w bardzo niebezpieczny świat i próbuje teraz zmienić wszystko, albo pokazać innym, jak świat wygląda, jak bardzo jest zły. I to mi się bardzo nie podobało. I ja wiem, że to również wynika z braku świadomości, wiem, że to wynika z, no z tego, że po prostu wtedy były inne przekonania, inny poziom właśnie edukacji, świadomości itd., itd. No ale jednak to mnie bardzo, bardzo mocno drażniło. Nie mogłam po prostu wyjść z takiego przekonania, że autor jest niesamowicie próżny, zapatrzony w siebie i w zasadzie zamiast koncentrować się na faktycznych problemach tej społeczności czarnoskórych osób, czasami zbyt patrzył na siebie jako na wspaniałego bohatera, który robi coś fantastycznego dla świata. Ale dobrze, rozgadałam się tutaj bardzo o tej książce, a mam też nadzieję nagrać osobną recenzję o Czarnym jak ja, ponieważ no myślę, że ten reportaż właśnie z tych wszystkich powodów, o których wspomniałam, z tego, jak różnie może być odbierany, jak różnie był też odbierany, myślę, że warto o nim powiedzieć troszkę więcej i zostawić mu osobną część na kanale, więc na pewno jakaś osobna recenzja tego reportażu jeszcze się pojawi. Ostatnią książką, jaką przeczytałam w październiku, był Dwór Cierni i Róż, czyli coś, czego być może się po mnie nie spodziewasz. Sarah J. Maas, czyli autorka powieści młodzieżowych. Co więcej, fantastycznych powieści młodzieżowych. Myślę, że mnóstwo osób tę książkę zna, albo czytało, albo chociaż o niej słyszało. Ja sięgnęłam po nią, nie będę ukrywać, przez TikToka, ponieważ na TikToku o tej książce jest niesamowicie głośno. Wszyscy się nią zachwycają. Ja jestem dzieckiem reklamy i jeśli coś mi się pokaże wystarczająco dużo razy, to ja w końcu albo to kupię, albo po to sięgnę. Zainteresuję się tym w każdym razie. No i tak ta książka gdzieś tam krążyła wokół mnie na tym TikToku i w końcu stwierdziłam, że okej, nie wiem za bardzo jakie książki, jakie e-booki jeszcze sobie kupić na wyjazd. Kupiłam Dwór Cierni i Róż i zakochałam się w tym świecie, dlatego że może moje wymagania nie są zbyt wysokie, ale tym, co mnie... Co tak mi się spodobało w tej powieści, było to, że po pierwsze była całkiem nieźle napisana. To już jest duży sukces jak na fantastyczną powieść młodzieżową. A po drugie, główna bohaterka nie była głupia i nie była naiwna, nie podejmowała naiwnych wyborów, a przynajmniej w pierwszej części. W drugiej części już pojawiało się troszkę więcej tych naiwnych decyzji, takiej troszkę... taka głupiutka dziewczyna z tych fantastycznych młodzieżowych powieści tutaj nam wyszła na pierwszy plan czasami, ale to było, tak jak mówię, w drugiej części, więc ja już byłam na tyle wkręcona w fabułę, że przymknęłam troszkę na to oko. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Ja się wkręciłam absolutnie, byłam bardzo zaangażowana. Opowiadałam nawet Adamowi na bieżąco całą fabułę, bo byłam taka rozemocjonowana tym wszystkim. Na pewno sięgnę po kolejne tomy, bo jest ich chyba 6, 7? Nie jestem pewna. Przeraża mnie tylko, że ten drugi ma ponad 700 stron, no ale na pewno sięgnę, bo bawiłam się świetnie, po prostu bawiłam się doskonale, tak jak powinnam się bawić na takiej lekkiej fantastyce młodzieżowej. No i mam nadzieję też, że czasem ta seria stanie się troszkę jeszcze bardziej dojrzała. Zazwyczaj tak jest, że jednak z biegiem czasu te autorki decydują się na pisanie troszkę bardziej poważnie, więc liczę, że tutaj też coś takiego się wydarzy. Ale Dwór Cierni i Róż bardzo polecam. Podobało mi się, dobrze napisana, przyjemnie się czytało, dialogi nie były jakieś bardzo sztywne. Bohaterka przynajmniej w pierwszej części podejmowała jakieś takie racjonalne wybory, nie była głupiutka i nie była taka bardzo naiwna. I ja już naprawdę więcej nie potrzebuję odpowiedzi młodzieżowej, więc daj znać, czy czytałaś tę książkę, bo myślę, że jest sporo osób, które już mają za sobą. Daj mi też znać, jeśli znasz kolejne tomy, co o nich myślisz, czy seria utrzymuje poziom, czy może jest właśnie z biegiem czasu troszkę bardziej dojrzała, czy jednak utrzymuje ten sam poziom. Ale ja na pewno będę sprawdzać, będę czytać, więc myślę, że w kolejnych miesiącach jeszcze od czasu do czasu o tej serii u mnie usłyszysz. I to już wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w tych dwóch miesiącach. Nie było ich jakoś bardzo dużo i były bardzo mieszane. We wrześniu przeczytałam raczej słabe książki, w październiku natomiast udało mi się dorwać takie książki,
Okej, to nie były książki wybitne, to nie było 10 na 10, ale takie, z których jestem usatysfakcjonowana, które sprawiły mi sporo radości albo dały do myślenia. Naprawdę myślę, że ten początek jesieni był dla mnie owocny, przynajmniej ten drugi miesiąc. Daj też koniecznie znać, co ty ciekawego przeczytałaś w ciągu tych 2 miesięcy, a ja jeszcze powiem, że jestem szalenie podekscytowana na powrót tutaj. Tęskniłam za nagrywaniem filmów i mam nadzieję, że będę jeszcze mogła ci opowiadać bardzo, bardzo dużo o książkach. Póki co nie planuję żadnych przerw w nagrywaniu, więc widzimy się oczywiście za tydzień. Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. Cześć!